Dzień dobry, mam na imię Daria Czartoryska, jestem z klasy pierwszej E i chciałam panu zadać pytanie odnośnie obrad Sejmu. Czy nie kończą się panu pomysły na zdyscyplinowanie posłów w czasie obrad? Ale ja nawet nie zacząłem jeszcze dyscyplinować posłów w czasie obrad. W ogóle na razie jest po prostu jeden wielki pochód z oliwną gałązką, powiedzmy we włosach, czy tam w zębach, czy w innych jeszcze miejscach, bo to, wiesz, dyscyplinowanie posłów to też usiądź proszę, to musi mieć, to trzeba wyważyć. Dlatego, że posłowie na przykład przez cały czas trwania obrad Sejmu gadają. Siedzą na sali i non-stop gadają. Gadają przez telefon, gadają do siebie, przekrzykują się. Tego nie słychać, bo mikrofony na sali sejmowej są tak ustawione, tak skalibrowane, że słychać tylko tego, kto ma włączony mikrofon. To jest specjalnie zrobione. Od tego są panowie akustycy, którzy są na sali i którzy wiedzą, co podkręcić, a co zdjąć. Ma ten, kto ma włączony mikrofon, tego słychać. Tak? Tego nie słychać, że oni gadają. Ale oni cały czas gadają. Łażą, gadają, krzyczą, komentują. Wczoraj tam już jednemu z drugim powiedziałem, że to nie jest kanapa, a to nie jest telewizor i wy nie siedzicie z chipsami i nie komentujecie, bo oni siedzą rozwaleni w tych fotelach. Tak? I tego nie słychać, ale to po prostu strasznie wkurza, no bo oni się zachowują jak w tym Google Box czy tych innych programach, co siedzisz i komentujesz telewizję, nie? To nie na tym to polega, to nie jest mecz. Więc ja mogę zwrócić uwagę, mogę to zrobić dowcipnie, mogę to zrobić trochę mniej dowcipnie, mogę powiedzieć, że teraz proszę być cicho albo coś. Natomiast są takie narzędzia, które są narzędziami proceduralnymi. One są trzy, które może marszałek Sejmu prowadzący obrady zastosować wobec posła. Jest jedno takie, w którym strzelasz z kapiszona i nic się nie dzieje, bo to jest bez sankcji. Czyli mogę stwierdzić, że ktoś swoim zachowaniem na sali naruszył powagę Sejmu. Tylko, że on powiedzie, sobie stwierdziłeś, nie? Bo to go nie boli. Natomiast są takie narzędzia, które kosztują ich realne pieniądze. I oni już są tak wyuczeni, zwłaszcza ci starsi posłowie, że jak zaczynasz czytać te formułki, a musisz przeczytać trzy, żeby dojechać do końca i żeby zaczęło się, że tak powiem, uderzanie po kieszeni, i to konkretne, to przy drugiej już schodzą z mównicy. Tak? To poseł Macierewicz jest mistrzem świata w tym. Że zaczynasz go, tak mówiąc potocznie, czytać, tak? Bo musisz mu trzy razy powiedzieć, że naruszył powagę Sejmu, zgodnie z tam z artykułem 175. I to jest bardzo sformalizowana kwestia. Jak mu to przeczytasz trzeci raz, to automatycznie możesz wykluczyć go z obrad. A wykluczenie z obrad to jest kara finansowa, nie tylko wyjście z sali, bo to jest nawet do pół roku bez diety poselskiej. Dieta to jest 4000 w tej chwili, więc może stracić 24 000 zł. Albo połowa uposażenia, jeżeli uposażenie, nie wiem ile wynosi w tej chwili dokładnie, powiedzmy sobie 10 000, no to 10 000 to jest 5 000 razy 4, nie 6, to 30 000 zł. Więc to jest kosztowna impreza. Więc w momencie, w którym już masz drugi punkt, to uciekasz, żeby marszałek nie zdążył czytać trzeciego. Więc są różne narzędzia i teraz na przykład przy tej sytuacji, która była, w której około tam 50 posłów PiSu postanowiło wejść Mariuszem do Sejmu. Nie wiem, czy widzieliście to. Tak, ja widziałam. Więc jak sobie zobaczycie, jak ja oglądałem te filmy, to najbardziej współczułem Mariuszowi Kamińskiemu. Macierewicz go wziął przecież jak taki tobołek i próbował nim wejść do Sejmu na wszystkie możliwe sposoby. Z lewa, z prawa, kręcił tym Mariuszem w tamtą. W ogóle taki film był w internecie, właśnie wejście Mariuszem do Sejmu, gdzie ktoś to oglądał i komentował właśnie. No i bierzemy Mariusza i teraz z lewej strony, on jest filigranowym człowiekiem, Kamiński, więc a pan Macierewicz jest sprawny, ćwiczy skoki do wody i w ogóle, jak teraz popatrzyliśmy, jak on wykręcał profesjonalnie ręce strażnikom, jak zakładał im te dźwignie nadgarstkowe, jak on, ja powiedziałem już, trzeba założyć w parlamencie zespół walki wręcz parlamentarny i on powinien być tam przewodniczącym, trenerem, bo to się inaczej nie da. Natomiast teraz było widać, że było, wiecie,
Było chojraczenie, było kozakowanie, skandal, hańba, w ogóle to. A teraz, jak przychodzą z odwołaniami, oglądają te materiały, przepraszają, tłumaczą się, mówią, że nie chcieli i tak dalej, no bo kara finansowa jednak jest dotkliwa, tak? Prezydium zdecydowało, że tracą akurat w tym przypadku 3, bo to jest maksymalny wymiar kary. No ale to jednak jest 12 tysięcy złotych, tak? To piechotą nie chodzi. Więc jest heheszkowanie, jest kozakowanie, ale są narzędzia takie, które mówią stop. I ja widzę, że już sala powoli zaczyna to rozumieć. Są jeszcze takie metody, wiesz, miękkie, chłodzące. Ja je rzadko używam, bo używałem 2 razy i były nieskuteczne. Czyli ogłoszenie przerwy i zaproszenie tak zwanego konwentu seniorów do ciemnego saloniku. Konwent seniorów to jest prezydium Sejmu i szefowie wszystkich klubów i kół. My tam decydujemy o różnych rzeczach, jest taki ciemny salonik, to jest gabinet marszałka Sejmu z tyłu sali posiedzeń. Wchodzisz tymi drzwiami, którymi my wchodzimy i tam jest taki salonik. Tam nie ma okien i dlatego nazywa się ciemny salonik. No i zapraszasz ich tam, rozmawiasz, tłumaczysz, pokazujesz, wracamy na salę i dalej sapiać to samo. Więc natomiast to jest taka sala. No ostatnio rozmawiałem z jedną posłanką z tej drugiej strony sali. Starsza osoba, bardzo sympatyczna. Bardzo nam się dobrze rozmawiałem. Wie, panie marszałku, no ja jestem spokojny, ale pan wie, jak jest na sali. Czasem sobie człowiek postuka tam z kolegami, pokrzyczy. Nie, ale tak naprawdę to przecież no nie chodzi. Ale no i okej, ja to rozumiem. No taka ekspresja. No. Więc trzeba zachować umiar. To nie jest tak, że tam ma być laboratoryjna cisza i oni wszyscy mają siedzieć z oczami w słup i słuchać, co mówi pani albo pan, bo tak nie będzie. To jest 460 osób, każdy ma swój temperament, mają swoje sprawy, nie ma o czym mówić. Natomiast w momencie, w którym to zaczyna zagłuszać, przeszkadzać, to są narzędzia, żeby salę uspokoić, tak? I też Straż Marszałkowska jest jakby przygotowana na wszystkie warianty. Jakby komuś przyszło do głowy blokować mównicę, jesteśmy przygotowani. Umiemy się, że tak powiem, przed tym obronić.